Dziękujemy bardzo. Alosza, zostawiamy znowu ciebie z państwem, ale tu jeszcze wrócimy. A nie, 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 jeszcze nie. Jest gość niezwykły. Ach, jest gość niezwykły. No, zapomniałbym. Specjalny gość, szanowni państwo. Stanisław Tym. Państwu bardzo serdecznie. Zaraz się z tobą przywitam, Alosza, ale przede wszystkim muszę podziękować za takie przywitanie, bo muszę państwu powiedzieć, że właściwie rzadko mi się takie zdarzają brawa po zejściu, przy zejściu, także na wejście bardzo przyjemnie. Ja nawet chciałem państwu zaproponować, że wyjdę jeszcze raz, ale ponieważ wchodzi mi się słabo, bo muszę wchodzić dystyngowanie ze względu na jedną nogę, więc pomyślałem, że już nie będę tego robił. Aloszo, kochany, pokażcie. Mostko, mój kochany. No nie będziemy teraz chodzili przez te wszystkie meble i druty, ale potem cię wyściskam, dobrze? Czy w tej chwili chciałbyś? Aha, to ty się... I proszę państwa, tak właśnie nie wyglądała przyjaźń polsko-radziecka. Na twoją cześć występował. Bardzo cię przepraszam. Dobrze. Więc po pierwsze chciałem powiedzieć, że 10 lat temu miałem honor też brać udział w takim wieczorze, kiedy byłeś młodszy o 25 lat i kończyłeś 70. Ja dzisiaj kończę 94. Znaczy, czuję się na 94, tak powiedzieć może. A na ile wyglądam, to już nawet nie chcę mówić, ale jakby to dodać, no to naprawdę duża sprawa. Proszę państwa, wtedy mówiłem do Aloszy taki krótki referat, właściwie naukowy, o niejakim Łodyginie. Przypominasz sobie? A, no, no to chodzi, tak. To był, proszę państwa, wynalazca żarówki. Łodygin, taki był właściwie no, samouk rosyjski, który nic nie umiał i wymyślił żarówkę. On przedtem, Alosze, bo ja się dowiedziałem później, że on przedtem jeszcze jak był chłopem pańszczyźnianym, bo to już było po zwolnieniu z pańszczyzny, to wtedy wymyślił tę żarówkę, a jeszcze jak był chłopem pańszczyźnianym, to on wtedy pierwszy wymyślił promienie rentgena. Tylko my tego nie zalecili, bo on był pańszczyźniany, właśnie dlatego. Ale i to nawet tak w błysku takim, bo on wychodził raniutko tak o świcie akurat na podwórko i zobaczył, jak jego żona w koszuli nocnej wychodzi z chałupy sąsiada. I wtedy on tak stanął i powiedział do niej odkrywcze słowa: blać, ja ciebie widzę na skwoś. No to ty to znasz oczywiście, ale państwo nie znają, więc powiedziałem. Teraz tak, jeśli chodzi o Łodygina, no to wymyślił tę żarówkę i proszę państwa, ja właściwie całe moje życie też tak jakoś obracał tej żarówki, przepraszam najmocniej, bo ja się w szkole podstawowej nie uczyłem, bo była okupacja, więc mama mnie uczyła, a mama wiedziała, że niejaki Thomas Alva Edison, uczony amerykański, wymyślił żarówkę. No i tak było cały czas, że tę żarówkę właśnie ten Edison. Ale potem, jak się wojna skończyła i przyszedł taki nowy ustrój po prostu, no i nowe przyjaźnie, prawda? Prezydentem polskim wtedy został
przywieziony, on gdzieś z Moskwy przyjechał, ale to był w ogóle długoletni działacz spółdzielczy z Łodzi. Nazywał się Bierut i on właśnie wtedy już w podręcznikach zaczął się pisać, że Łodygin wymyślił żarówkę. No i ten Łodygin długie lata się utrzymywał u nas. Nawet można powiedzieć, że 40 lat prawie. To znaczy w 80 roku, kiedy padnie nazwisko, którego Państwo nie znacie, ale znaczy, no, przynajmniej byłoby dla niektórych lepiej, żebyście nie znali. Niejaki Wałęsa skrzyknął 10 milionów ludzi. Skrzyknął te 10 milionów, ale po co skrzyknął? Otóż proszę Państwa, po to, żeby obalić Łodygina i przywrócić żarówkę Edisonowi. No oczywiście tamtego, trzymali go później w różnych miejscach, tłumaczyli mu, że nie, on szedł zaparte. Proszę Państwa, do tego stopnia, jakiś ten zachód jest zakłamany, on Nobla dostał za to. Tak. Ale się udało jednak i przywrócono potem znowu Łodygina do żarówki. 4 czerwca 1989 roku Łodygin się zachwiał. Zachwiał się, a tak na 35% mniej więcej. Potem znowu były takie różne... Proszę Państwa, ostatnio, kiedy już mamy tę trzecią Rzeczpospolitą tam z Tuskiem i innymi, to nawet właściwie ten Łodygin przepadł lekko. Przepadł do tego stopnia, że dopiero teraz się ożywił, ale dlaczego? I to właśnie jest ciekawe, bo my mamy oficjalnie bardzo napięte stosunki z Rosją. Do tego stopnia, że oni nam powiedzieli tak, możecie sobie wasz węgiel wydobywać, ale niech tam on leży u was. Palić macie nasze węgle. No i myśmy z racji takiej po prostu no, zażyłości długoletniej zgodzili się na to wszystko, prawda? Bo niby dlaczego nie. I teraz, o ile pamiętam, Putin powiedział, że kto inny wywołał drugą wojnę światową. I wskazał na nas. No my staramy się jakoś tak to... I żeby ocieplić stosunki z Rosją, postanowiliśmy właściwie, że jednak może przywrócić Łodygina. A jeżeli nie całkowicie, to w jakimś stopniu. Ewentualnie troszeczkę zmiękczyć Edisona, żeby to nie było takie, że... I z tego, co ja wiem, ale nie wiem na pewno, to sytuacja jest taka, że po rozmowach gospodarczych przyjechał jakiś dyrektor z Rosji do premiera, bo to jest odpowiedzialny na stanowisku takim samym. Ten dyrektor zażądał, żeby przede wszystkim te 1 000 000 samochodów elektrycznych, które Morawiecki będzie robił, to żeby on ogłosił, że będą 3 miliony. Mówi, wiecie, co wam zależy? I tak nieprawda, ale więcej. I Morawiecki się zgodził, ale pod warunkiem, że reszta elektryki już jest jego. I teraz zapowiedział, że on te samochody elektryczne, 3 miliony tych samochodów, wyposaży we własny, własnej koncepcji jakieś takie no, wykonane, nowe żarówki całkowicie elektryczne. No więc i to właściwie można powiedzieć, że tyle w sprawie Łodygina i no i Edisona, ale Morawiecki jest w tej chwili na pierwszym miejscu, na drugim jest Edison, na trzecim Łodygina. Teraz tak, Alosza, słuchaj no. Chcę ci powiedzieć, że my bardzo dużo korzystamy z literatury rosyjskiej, a niektórzy nawet więcej niż można.
Na przykład w Mistrzu i Małgorzacie Bułhakow, w ostatniej scenie mistrz pali rękopisy, jak pamiętasz, swoje wiersze. I wtedy przychodzi Małgorzata i z pieca wyciąga te płonące rękopisy. Oczywiście one są już tam naruszone, podpalone i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Leżą te spalone długopisy prawie i wtedy, nie wiem, ona gdzieś, wiem, że wchodzi Wolan, z którym się bardzo mistrz chciał zobaczyć i ten tak pokazuje mu te rękopisy, a Wolan mówi, o kochany, rękopisy nie płoną. I podaje mistrzowi wydane w książce jego wiersze. Pamiętasz tę scenę? No i wszyscy pamiętamy. Dobrze, otóż wyobraź sobie, że u nas zjawił się swego czasu, znaczy no, taki młody człowiek, który studiował w Krakowie zresztą, trawnik z Krakowa. Nie trawnik, tylko ten, trawnik z Krakowa. I on czytał te mistrza Małgorzatę i zapamiętał ten cytat, że rękopisy nie płoną. Z tym, że coś mu się przedstawiło i uznał to za swoje takie życiowe motto, że długopisy nie płoną. No ale... No i tak zostało, ale już o tym sza. Teraz uważaj. W 1955 roku został oddany do użytku Pałac Kultury i Nauki. Nauki na przyszłość. I nazywał się imienia Stalina, ale krótko później, bo już w 1956 roku się nie nazywał tak. I wtedy my, studenci Politechniki Warszawskiej, otrzymaliśmy taki dar od Związku Radzieckiego, że barak, w którym była stołówka dla budowniczych, został oddany nam, młodym inżynierom. Ja nigdy nie byłem inżynierem i nie zostałem nim, mimo że studiowałem chemię, ale właściwie wiesz, ja studiowałem 4-5 wyższych instytutów naukowych, żadnego nie skończyłem, więc właściwie nie ma o czym mówić. Ale warto się pochwalić. Warto jest. I wtedy koledzy z Politechniki założyli kabaret, taki amatorski, i w pewnym wieczorze wystąpił młody nasz kolega, Andrzej Rozdejczer, i zaśpiewał piosenkę, którą chce ci zaśpiewać, bo ona ma już ponad 60 lat. I troszeczkę koresponduje nawet z twoim repertuarem, można powiedzieć. I myśmy to przygotowali sobie z Krzyśkiem Baranowskim, jeżeli ja dobrze pamiętam, to uda mi się to wykonać, to wykonam, a jeżeli mi się nie uda, to... Czekaj, bo tu się coś mocno jest. To wybacz. No i ta piosenka mniej więcej brzmiała tak. Hey, 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 hey. U nas walczy gdur i mol. No my chcemy rock and roll, no my nie znajem jak, was można tańczyć rak, na wolno tak ściśniać, u nas instrukcji brak, to my stanujemy tak, jak my tu rak, bo tak. O, święta to nie rok, rok, zawtra się wodnia, rok, rok, duże fałownia, rok, rok, w szerokich spodniach, rok, rok. Kakaja zbrodnia, rak na co dzień i od święta, burny a płodzi święta rok.
za skończą, to powiem to. Burny ja, podziśnięta, prochasz się w owaciu. Słuchajcie. Pies drapał w ten mój jubileusz. Najważniejsze, że jako taka śmierdząca pożywka ściągnął tak wspaniałych ryb tutaj. Nasz kochany Stanisław, Stasiek Tym, przyjaciel naszego teatru, dla Alosz Jawniewa i dla Państwa. Wykonał rock'n'rolla Radzieckiego. Tak było ustalone. Że teraz ty ze swojego miejsca powiesz, no skoro było dla mnie po rosyjsku, to teraz zaśpiewaj coś po polsku. Więc teraz... No ja też nie pamiętam, ale ci przypominam. No. Baranowski jesteś? To poproś w imieniu Alosza Awdiejewa, żebym ja coś zaśpiewał mu po polsku. Czy mógłbyś coś zaśpiewać po polsku? Dobrze, ale co? Może kujawiaka. On mówi, że może kujawiaka. Ty możesz wszystko. No nie jestem na meczu tenisowym z Sawką, ale... Dobrze. Siedzą na Kujawach baby na cmentarzu, moczą dla kurażu nogi w kałamarzu. Jedna baba czuje, co się w kark dotyka, jakby wargi polityka. I te wargi mówią do tej baby tak: pani droga babo, nawet nie wie jak. Plany dobrej znamy, zmiany na świetne zmieniamy, choć ja staję na głowie. I widzi baba chorza, jak ten gość z Żoliborza nagle na głowie staje, albo tak mu się wydaje. Lecz w tym momencie na Kujaw zakręcie reflektory błyszczą i opony piszczą. Jakiś Marian znikł, chce się pobić z rządem, spuszczą go z Odry prądem. Czekaj, bo dalej jeszcze jest piosenka. Dlaczego nie grasz dalej? Ale za drugi śpiewałeś, że z Ziobry prądem. A, że spuszczą go z Ziobry prądem. A to może nawet dobrze, bo to bez sensu, ale też pasuje do faceta. Dobrze, spuszczą go z Ziobry prądem. Nie rozpozna z twarzy, rzadko kto ją ma. Ktoś gdzieś na gitarze kujawiaka gra. A polityk taktyk przypomina fakty, których nigdy nie było. Ktoś wody kręci, a tamtemu wisi. Zabrali Ali, dodali Jadwisi. Słów pustych pełni i portfeli pewni. Na Kujaw nam potrzebni. Państwo sami widzicie,
jakie mam szczęście w życiu. Takich ludzi poznałem w tej Polsce. Przyjechałem tu właśnie z taką nadzieją i się udało. Czym sobie kawał, jak taki wchodzi do baru i facet i mówię: wszyscy politycy są idioci. I wstaje taki dwumetrowy gość, mówię: proszę to słowo natychmiast odwołać. A dlaczego? Pan jest politykiem? Jestem idiota. Słuchajcie. No nie ukrywam, no, od początku powiedziałem, że jestem w takim wieku mocno zaawansowanym do przodu. Prawda? Nigdy nie wiedziałem, że tyle będę w ogóle żył. Pojęcia nie miałem. Kiedy wyjeżdżałem w 67 roku z Moskwy, to tam średnie przeżycie takiego mężczyzny radzieckiego to było 64 lata, słuchajcie. Tyle lat tu mieszkam nielegalnie. I wspominam, słuchajcie, całe swoje życie, tyle się zdarzyło. Tak, z trudem wspominam, tyle, że z trudem pamiętam, co było, słuchajcie, niesamowite rzeczy. Nie dlatego, że zostało, tylko że tego było za dużo, żeby zapamiętać. Tak? Pamiętam, że w takim kraju żyłem, teraz przypomnę, jak się nazywał, ojca nazywał PRL. PRL, tak, pamiętam jak dzieci. No. Żyłem w tym kraju, wszyscy myśmy mieszkali w tym kraju, żyli w tym kraju, kochaliśmy nawet coś. Teraz właśnie EPN sprawdza, kto miał regularne uniesienia. A reżim nie był taki jak trzeba. To jesteśmy winni, słuchajcie. Ja na przykład, jak się urodziłem, to też świństwo już dawno było wprowadzone. Pytał mnie kto, czy ja się zgadzam, nikt mnie nie pytał. Urodzili człowieka i żyj sobie, prawda? No. No tak, proszę Państwa, teraz taka powstała taka tendencja jak u kot, że cała nasza przeszłość to jest takie jakby, to powiedzieć, takie wszystko niedobre, te PGR-y, PRL-y, tak wiemy. Słuchajcie, przeszłość jest częścią naszej duszy, a pluć we własną duszę jest niewygodne i niehigieniczne. I dlatego, kiedy ja usłyszę taką starą pieśń tamtych dawnych lat, to mnie tak ciepło koło serca robię, no to sam nie wiem dlaczego. Ciemna noc, tylko пули свистят по степи, только ветер шумит провода. Тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кроватки так тонко ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться сейчас. Губами темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная сеть пролегла между нами. Ай, ну-ну-ну. Да между нами.
Spotykam się z rówieśnikami, zawsze wspominać, o, mówią, to były zupełnie inne czasy. I wszystko inaczej smakowało. I chodziłem jakby szybciej. Gdy słyszę starą pieśń, znów czuję serca bicie. Gdy słyszę starą pieśń, znów czuję serce bicie i myślę, wędruję gdzieś po starej drodze życia. Nalecie wina mnie, chcę znaleźć zapomnienie, jak w starym dobrym śnie bez łez i utrapienie. Śpiewajcie, panie, miłości pieśń, smutek odejdzie jak cień. Może to szczęście, co chowa się gdzieś, znowu rozświetli mój dzień. A la li może to szczęście, co chowa się gdzieś, znowu rozświetli mój dzień. Nie ma już tamtych dni, gdy pieśni tych słuchałem. Melodia nadal brzmi, lecz słuch już zapomniałem. Nalejcie wina mnie, chcę znaleźć zapomnienie, jak w starym, dobrym śnie, bez łez i utrapienia. Śpiewajcie, panie, miłości pieśń, smutek odejdzie jak cień. Może to szczęście, co chowa się gdzieś, znowu rozświetli mój dzień. A może to szczęście, co chowa się gdzieś, znowu rozświetli mój dzień. Dziękuję, słuchajcie. No, jest rzeczywiście takie spotkanie, można powiedzieć, rodzinne, teatralno-rodzinne, jak chcecie. Rodzina teatru jest bardzo szeroka, więc możemy, jak Słowianie, którzy się zbierają, prawda, zaśpiewać coś razem. Henik Sawka już to zanucił, więc melodię już przypomnieliśmy, prawda? On na pewno znacie tą piosenkę, na pewno babcia śpiewała. Dziadek, jak był w dobrej formie, też. Próbował, prawda? Na pewno pamiętacie. No może słów nie pamiętacie. Ale 50 lat okupacji nawet. Musiało coś zostać. A dzikim sypiam za Bajkalią, gdzie złota roju drgarą. Przeciaga sudy popraklinają, nasilce smoje na plecach. Przeciaga sudy popraklinają, nasilce smoje na plecach.
плечах. Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и тихую песню заводит, о родине что-то поет. И тихую песню заводит, родине что-то поет. Бродяга Байкал переехал, навстречу родимая мать. Ай, здравствуй, ай, здравствуй, малаша, здоровый отец мой брат. Здравствуй, а здравствуй, мамаша! Здоров ли отец мой брат? Отец твой давно уже в могиле, сырою землою зарыт. А брат твой давно уже в Сибири, давно кандалами звенит. А брат твой давно уже сидит, давно кандалами звенит. А реки себя за Байкалье, где золото рою выгорает. Бродяга судьбу проклинаю, тащился свой на плечах. Бродяга судьбу проклинаю, тащился свой на плечах. W Paryżu mieście gdzieś małe nocne bistro, gdzie z napojów pija się tylko wódkę czystą. Zaś Francuzi bracia tam kiedy handry czują, powtarzają słowa dwa, język wyłamując. Ej, raz, iść, raz, we, 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 we. I iść mnocha, 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 raz, i raz. Alors, jeszcze raz, jeszcze mnocha, raz. Stary romans możesz tu kupić za 3 franki. Potem sensu jego słów szukać na dnie szklanki. Jest taka dziwna moc w skrzypcach u cygana, że sam nie wiesz, kiedy noc zbliża się do rana. I raz, i jeszcze raz, i jeszcze mnoga, mnoga, mnoga. Noga, raz, dépêche-toi. Et raz, s'il vous plaît. Ich raz, ich mnoga.
widzisz gdzieś daleko stąd, w poświacie księżyca, tłum niedźwiedzi białych, co chodzi po ulicach. Kapitalizm, skoro świt jest już nie tak szary, kiedy Francuz wspomni rytm cygańskiej gitary. Niechaj wzrusza się do łez, kto ma słabą głowę. Romans wprawdzie stary jest, ale franki nowe. Dzisiaj i każdego dnia w bistrze za operą, o, sztuczny cygan czyha na prawdziwych frajerów. Liścio raz, liścio mnoga, mnoga rade. Liścio raz, liścio mnoga, mnoga rade. Ole Krużanek zaprosił nas do paryskiej boemy, do krainy artystów. Michale? Ja nie będę się cieszył, nie będę się śmiał, nie będę, jestem wściekły jak tysiąc nietoperzy. Coś mi dzisiaj rano tak rwało mnie z łóżka i tak nogi szpar kodziarsko mnie poniosły, że masz taką, nie wiem, taką chuć uczułem, taką lubieżność, żem uczuł, taką, że masz westchnął z żalu, no. Bo ciągle unoszę się, żeby żądać i ciągle opadam, bo wiem, że z moich żąd nigdy nic nie będzie. Ach, małżeństwo nie jest idealną formą miłości na ziemi. Właściwie występując przed Aloszą tutaj dla państwa, gdzie zawsze częściej mówię, teraz mam zaśpiewać, mam taką tremę i tak się boję śpiewać przed Aloszą. W ogóle mieliśmy taką akcję w garderobie, bo była herbata dla Aloszy. Panie garderobiane sobie wyrywały te herbaty, kto podał mi? Ja podam! Wpiszę to sobie do dosie później. Pójdę, ale... Nie wiem, teraz też powinienem napić się czegoś takiego malutkiego, nie może nawet głębszego. Jak się napiję, to się nikogo nie boję. A żony? Nie, tak to się jeszcze nigdy nie napiłem. Trochę talentu tutaj by trzeba było dorzucić, bo ja jestem jak brudna bomba atomowa. Nie śpiewam tak czysto jak kolega. Dobrze, uwaga. Gdy doszliśmy, celowo używam dwóch tych akcentów, żeby być zrozumianym przez oba elektoraty. Jak podpowiada Andrzej Poniedzielski, oczywiście. Poniedzielski powinieneś być artystą dla wszystkich Polaków. Także... Gdy doszliśmy do dróg rozstajnych, gdy miłość schła jak rzęty łam, odchodząc zostawiłaś czajnik, miał ci dać czajnik tamten pan. Ech, ten czajnik rozłożył na raty mego serca cierpienia i łzy. Zawsze gdy napić chce się herbaty, przed oczami stajesz mi ty. Lecz przecież w końcu ukochana porzucisz i tamtego chapana. A wtedy wspomnij twoje serce,
że w pokoichu przy łazience, w mieszkaniu wielopokojowym, gdzie niegdyś mieszkał wróg klasowy, w ceglanym domu blisko pralni czeka twój stary dobry czajnik. Baranowski nie wiedział, że będę śpiewał tę piosenkę. Zagrał Avista. Niesamowite. Dziękuję. Halo. Przepraszam, dyrektorze, o Boże. Da, nie, ja się tak... Tak się, ale się upomniłem. Nie zostanę pieniędzy. Posłuchamy teraz Felipe. Suspenes. C'est une histoire qui a plu à la belle langue de Dieu. Mais quand tu sais que tu es toi, histoire d'amour et de désir, il est altice et anonyme de la sculpture de la crie. Tant de bonnes demi-temps qui viennent, il me signe. Il est venu, il est tombé, cathédrale, le monde est entré, le salut millénaire, où m'a venu mon divin étoile, écrit son histoire. Cate de toi, histoire d'amore e de désir. Il est sorti, c'est anonyme, de la sculpture de la fuite. De l'onde du temps qui vient, il est si venu. Il est venu, il est tombé. Il est tombé cathédrale,
No mamy ten Paryż, mamy. Nasza Edith, czyli Sylwia Różycka. To właśnie pan, milord, mój Boże, taki gość. Skąd pan się tutaj wziął? Czy pan tu zgubił coś? Cóż, proszę siąść, gdzie bądź. Niech pan rozgości się, może pan buty zdjąć. To nie przeraża mnie, pan pyta skąd go znam. Po prostu z nami już, choć pan to wielki pan, a ja z ulicy Kurz. Milordzie, marnie coś wygląda dzisiaj pan. Ech, wczoraj nie ten sam, zupełnie inny ktoś. Widziałam, jak pan szedł, dystyngowany krok, tak pewny, dumny wzrok i jakże władczy gest. A razem z panem szła pod rękę właśnie ona, kochanka narzeczona. Mój Boże, piękna ta. To właśnie pan, milord, ach, co za gość, no no. Po coś pan lazł w ten port, ech, po co panu to? Lecz skoro pan tu wpadł, to szczęścia miał pan moc, że na mnie akurat natrafił pan w tę noc. Ja takich tu jak pan, bawiłam nieraz i wspaniale będzie nam, milordzie. Skąd te łzy? Alo? No niechże się pan uśmiechnie bardziej, milordzie. A jeszcze bardziej? O, o, o tak. Tak wsobnie, tak elegancko, milordzie. A teraz pan zaśpiewa ze mną, milordzie. Ze mną. Proszę. La, 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 la. Edith Piaf i Jarosz Awdziew. Ça n'a pas de quoi. Wspaniały ten Szczecin jest, cholera. To jeszcze nie koniec. Poeta poetów. Poety nie muszę państwu przedstawiać. Proszę, przepraszam, że się nie zbliżam do ciebie, ale w moim wieku... Nie, Mecie. Jeszcze nie. Nie zbliżam się do ciebie, bo w moim wieku muszę uważać na tak zwany bilans energetyczny. Mogłoby mnie to za drogo kosztować, gdybym tu nie wrócił. Co za chwilę usłyszysz w porównaniu z tym, co przed chwilą było. Wydać się w sensie wokalnym, bezzasadnym staniem przy mikrofonie. Ale to z głębi serca płynie. Płynie coś takiego w kierunku twoim, że ja, kiedy cię poznałem, utwierdziłem się w przekonaniu, że to, co kiedyś usłyszałem, jest taka obiegowa wersja świata, że Pan Bóg, rozdzielając te dobra wszystkie po świecie całym, kulturze zachodniej dał zegarek, a kulturze wschodu dał czas.
tego. Od kiedy cię poznałem, zacząłem sobie bardzo śmiało poczynać na estradzie. Co by po mnie nie było widać, widać, że mam czas. I chciałem ci w dniu tak uroczystym zadedykować i przywiozłem tu dla ciebie taką piosenkę, to jest dziwnie powiedziane. Ja już nie piszę nowych piosenek. Ja piszę teksty do starych piosenek. Biorę sobie z dorobku światowego dowolny przebój. Myślę, że prawo to zyskałem przez zasiedzenie. Piszę swój polski tekst, nie oglądając się na tłumaczenia. Taki twór nosi z angielska nazwę cover. Z mojej znajomości języków obcych wynika, że tworzę sobie takie majne, kleine cover garden. I ostatnio być może niebo zdecydowało, że również w kierunku wschodnim spojrzałem w tym moim majne, kleine cover garden. I za chwilę usłyszymy cytat z Dmitrija Szostakowicza, wals numer 2. Tam ja napisałem kawałek swojego tekstu, ale wpadłem też na taki, ja 40 parę lat piszę teksty piosenek i zauważyłem, że jest takie życie piosenki, że człowiek sobie ją nuci, a myśli kompletnie o czym innym. Tego tekstu jakby nie zauważa, a jeśli nawet to powtarza go bezwiednie, to może by tam nie utykać tyle tych słów w te piosenki. To nie z lenistwa, tylko po prostu, żeby człowiekowi dać, odbiorcy dać możliwość pomyślenia. Za chwilę taki happening nastąpi. Ale przy moim temperamencie to nic Państwu nie grozi. Nastąpi taki happening, zabrzmi walc Dmitrija Szostakowicza, walc numer 2. Ja tam będę mu towarzyszył, temu walcu. W pewnym sensie w sposób wokalny. Potem ten walc będzie sam królował. Ja potem do niego wrócę, ale moim zdaniem nie ma na co czekać za bardzo. I natomiast ten cały środek chciałbym, żebyśmy wszyscy poświęcili na właśnie to takie myślenie sobie o czymś. O czym tam bądź, ja wiem, że to jest wyzwanie. Ale może spróbować. Mam takie cichą, taką dyskretnią potrzebę taki, że może na przykład pomyśleć by o tym, że skoro takich czasów dożyliśmy, kiedy właściwie podziały tak zwane królują, kiedy te podziały, linie podziału przebiegają przez dom, przez stół, przez łóżko, przez łyżkę, przez telewizor, przez wszystko, to może się zastanówmy, nie histeryzujmy tam, ale może pomyślmy sobie o tym, czy to są nasze podziały, czy to my to wymyśliliśmy, czy ktoś nam nie próbuje tych podziałów wdrukować w duszę, a może by wrócić takim dobrym sposobem na oczyszczające działanie, jest to, żeby wrócić do pierwotnego podziału, podziału prostego jak świat cały, mianowicie podziału na ona, on. Wszystko jedno, czy jest to sytuacja stabilna, czy w trakcie jakichś zmian. Nie o to tu chodzi. Ona, on. I to proszę zwrócić uwagę, dopuszczają wszystkie religie tego świata, a nawet darwiniści tak dzielą ludzi. I no wszystkie religie, jak co prawda zapytać ich o to, to oni dziwnie patrzą w górę, tak jakby sami nie bardzo wiedzieli, o co tu tym wszystkim chodzi. No to powiecie Państwo, że ano, ona, on to też przecież konflikt. Jaki to konflikt jest? To jest ślad konfliktu, maźnięcie konfliktem. Ja sobie wyobrażam, że to było tak, że Pan Bóg jak stworzył ten świat, a głównie Adama stworzył, to poprosił go tak dni parę i mówi: Adamie, daj mi swoje żebro. On taki był jeszcze nieśmiały, ten Adam mówi: a no Panie Boże, dopiero to mam od jakiegoś czasu, już będę dawał tam zaraz. No on mówi: daj mi żebro, proszę Cię bardzo, daj mi żebro. Ale nie, no Panie Boże, no się, dopiero się przyzwyczajam do tego wszystkiego. Dlaczego mi nie chcesz dać swojego żebra? Mam jakieś złe przeczucia. Do tej pory to jest tylko przeczucie tego konfliktu.
Więc może się na tym skupmy, a te wszystkie wybory, to wszystko... To ważne jest, żeby się nie pomylić. Nie pomylić idola z politykiem. Idol jest to produkt masowej wyobraźni, a polityk może być produktem masowego braku wyobraźni. I ku temu się zbliżajmy. Ja będę, pozwolę sobie dyrygować tym happeningiem. Na razie walc numer 2, Dmitrij Szostakowicz. Bywa, że mam cień tęsknoty za moim krajem, mimo że tu żyłem, żyję i tutaj zostaję. Mamy porówno tu szczęścia i ram. Pani pan, pani pani pan, pani pani pan, pan. Pani pan, pani pani pan, pani pani pan, pan. Pani pan, pani pani pan, pani pani pan. Ona i on to jedyny i dobry podział. Nie trzeba nam szukać rady u psychowodza. Tam jest jedyny wódz, taki miał plan. Pani pan, pani pani pan, pani pani pan, pan. Pani pan, pani pani pan, pani pani pan, pan. Pani pan, pani pani pan, pani pani pan. Tęsknoty za takim światem, który jest za, jest za sobą, a nie za wariatem. Sobą różnimy się, chrońmy ten stan. Pani pan, pani pani pan, pani pani pan, pan. Pani pan, pani pani pan, pani pani pan. Pani pan, pani pani pan, pani pani pan. Pani i pan, taki los, taki głos, taki podział. I po co nam szukać rady u psychowodza? Po co w ogóle wódz? Miejmy ten plan. Pani pan, pani pani pan, pani pani pan, pan. Pani pan, pani pani pan, pani pani pan, pan. Pani pan, pani pani pan, pani pan. I już.
raz pierwszy, słuchajcie, w takiej sytuacji gram, bo po prostu ktoś gra lepiej ode mnie ciągle. Zaczynam mieć kompleksy, co w moim wieku jest niebezpieczne. No to zagramy. Może pieśń starego cygana. Żeby tak podtrzymać ten... Nie. Żyć prochody strzelają. To nie. Może tak, może zacznę sam, a później my tak dyskretnie. Prawda? Jak wspaniale Andrzej to robił, tak. Niby nic, niby później, bo... No, rozumiesz, tak? Żyć w prochodzie strzelowy, ponosia za sobą. Pieśni gore robowi, pieśni radości, a trywożnych tych dniach, a wiesiennych nociach, a wiesiele, a szczęście, a młoda siedzi. Ech, потеряли ворог, заглушили сердце сто, а забыли песню цыганскую и гитары через год. I gitary pierzywo. Gdzie ty, stary cygan, swoje pieśni pajesz? W kabakach i w kaczuju się dobry, i w dali od ziemi, od radzimej ziemi. Podajanie prosisz na papierdzi. Эх, потеряли волю, заглушили сердце стон, позабыли песню цыганскую и гитары перезвон. Позабыли песню цыганскую. Proszę Państwa, no uważam, że tylko takie pieśni to jest, śpiewać, prawda, i tak dalej. Oni niby takie smutne, nie? Ale później on pa zaczyna się, prawda, coś takiego wesołego. Nie może być ciągle. No. To jest bardzo ważne w naszej sytuacji, kiedy połowa naszego kraju pogrążona jest we frustracji, a druga połowa nie pogrążona we frustracji, patrzy na tą pogrążoną we frustracji i też się frustruje. A ta frustracja, ona się zaczęła jeszcze przed wyborami, dawno byliśmy, pamiętasz, na Mazurach, tam taki siedział na Mazurach taki filozof, patrzył na to wody i mówią niesamowite rzeczy. Coś takiego powiedział, że mnie zmroziło normalnie, słuchajcie. Powiedział coś takiego, no po prostu coś sobie powiedział, coś takiego. A te wybory w Polsce w ogóle nie są potrzebne, bo zostanie ta sama kupa, tylko muchy się zmienią. Słuchajcie, ja nigdy w naszej cywilizacji słowiańskiej nie spotkałem się z takim czarnym humorem. No, nigdy. No. Słowianie żyjemy tak na pół świadomości jakby, na pół świadomości. No. Niedawno w Rosji była taka ankieta, kto jest szczęśliwy. No 60% było szczęśliwych, a reszta była trzeźwa. No i co, ja wracamy z tych Mazur do Krakowa, co ja widzę, normalnie na oczach rozkwita
czarny humor, słuchajcie, no, wcześniej tego nie było, no. Też takiego słyszę, Krakus znalazł pieniążki na ulicy, policzył, zabrakło. Wcześniej tego nie było, no. Ale to starsza pani na cmentarzu rakowickim pochowała męża, no wszyscy już poszli, ona została przy grobie, też facet został, tak pyta, a ile pani ma żonek, miał lat, może 97. Słuszny wiek, a ile pani ma? 94. Opłaca się pani do domu wracać? No czegoż takiego, słuchajcie, nie było, no, no nie było. No. W naszej kulturze, no w innych kulturach może. No, to, na przykład weźmiemy tylko Szkocję, nie? Szkocka kultura. No niedawno byliśmy w Szkocji, prawda, sprawdzaliśmy stan tych wytworni whisky. Wspaniały stan, tak. No to oni, słuchajcie, jak w XIII wieku na nich Angole siedli, to od tego momentu na co dzień uprawiają czarny humor. No, słyszeliśmy coś takiego, jak Szkotowi urodziło się bliźniaki, tych dwóch chłopaczków, i on prosi swojego sąsiada, żeby przyszedł, zobaczył, pochwalił się, jakie są dzieci. Sąsiad przychodzi, patrzy, mówi, no, takie zdrowe chłopie. Tego bym nawet zostawił, mówi. A drugi Szkot, słuchajcie, przypłynął przez kanał La Manche. Nikogo nie zmuszał, sam sobie dobrowolnie przypłynął, słuchajcie. No, oczywiście sensacja dla niego, dziennikarze, o, jakie osiągnięcie, jaki wyczyn, jakie wyczyn, jakie osiągnięcie. Ja tak pływam od dzieciństwa. Kiedy byłem małym dzieckiem, to 7 mil morskich mi ojciec na łodzi wywoził, prawda, później rzucał, prawda, z łodzi, musiałem sam płynąć do domu. Co pan mówi, mój? Małe dziecko, 10 mil morskich, pan, no tak mówię. A najtrudniej było wydostać się z tego worka. A taki, słuchajcie, ten biznesmen szkocki wyjeżdża w interesach i dostaje telegram od tego asystenta. Wczoraj zdech pana ukochany kotek. Jak on się wściekł, jak on się wściekł. Wraca tego asystenta, bo ty zwariowałaś. Chcesz, żeby mi szlak trafił, takie telegram. Ty musisz myśleć, ty musisz stopniować. Na przykład pierwszy tego, pański kotek wlazł na dach i nie może zejść, na przykład. Następny telegram, no, pański kotek spadł z dachu i walczy o życie, prawda? Później dopiero, niestety, nie uratowaliśmy oczu, zrozumiesz, skrytynie, rozumiesz? Rozumiem. Wyjeżdżę następnego dnia i dostaję telegram. Wczoraj pana ukochana mamusia wlazła na dach. Ubiorę na lew czarną czapę i pojadę do miasta Anapę. Na plaży tam legnę jak pień, by smażyć swój pysk cały dzień. Na plaży tam legnę jak pień, by smażyć swój pysk cały dzień. Perspektywy mam marne na życie, na cmentarzu już kopią mój grób, a już niedługo panowie ujrzycie, jak wygląda na torach mój trup. Już niedługo panowie ujrzycie, jak wygląda na torach mój trup. Zasmuci się cała ojczyzna, że zginął tak piękny mężczyzna. I damy w rozpaczy i łzach będą rzucać mnie kwiaty na piach. I damy w rozpaczy i łzach będą rzucać mnie kwiaty na piach. Zostanie wam tylko ta czapę, pe, pe, pe. Zostanie wam miasto, a na pe, 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 pe. Zostanie wam ten morski brzeg,
tam gdzie fala wstrzymuje swój bieg. Zostanie wam ten morski brzeg, tam gdzie fala wstrzymuje swój bieg. Tam gdzie fala wstrzymuje swój bieg. Tam gdzie fala wstrzymuje swój bieg. No. I musimy coś z tym zrobić. Musimy zrobić, żeby do naszego kraju wróciło tak radość życia, optymizm, prawda? Coś takiego, prawda? Znaczy, my nie będziemy namawiać do skrajnego optymizmu, no. Bo skrajny optymizm to jest idiotyzm. A do idiotyzmu nikogo nie trzeba namawiać. No. Ale możemy na przykład namawiać do umiarkowanego optymizmu. Umiarkowany optymizm to coś takiego, taki wariant. No, jeśli się nie podoba, to możemy drugi wariant zaproponować, umiarkowany pesymizm. To jest nie całkiem pesymizm, umiarkowany. Może nie od nas zaczną. No i wtedy, słuchajcie, wreszcie nasze społeczeństwo się zintegruje, wzajemnie zrozumie, bo jak mówią teoretycy, szczególnie Andrzej Poniedzielski, optymista i pesymista, to tam mało różnicy jest. Optymista wierzy, że cały świat stoi przed nim otworem, prawda? Pesymista nawet dokładnie wie, jakim otworem. Ale z drugiej strony trudno być optymistą w naszym kraju. Za naszymi plecami powstaje Związek Radziecki numer 2. Jakby nam tego pierwszego nie było dość. I co nam zostało po tym Związku Radzieckim? Tylko Janukowicz i Putin. Janukowicz nawet sprytny gość, on uciekał z Kijowa, pamiętam, bardzo się skarżył, że jego samochód został ostrzelany z zewnątrz i obsrany z wewnątrz. A Putin nam rośnie, słuchajcie, do przywódcy międzynarodowego. Chciał być międzynarodowy, no to przeszedł przez granicę i już jest międzynarodowy. Miłość narodu rosyjskiego do Putina nieustannie rośnie. Teraz dochodzi do 100%, oni oczekują, że będzie 140%. Proszę nie śmiać, bo niektórzy obywatele Rosji kochali Putina kilkakrotnie. Powstają takie wiersze, poematy na jego cześć. Ja takie krótkie zacytuję po rosyjsku, na pewno zrozumiecie, bo jak na razie język rosyjski jest zbliżony do naszego. Tylko to trzeba z ogromnym zaangażowaniem, z takim społeczno-politycznym. Прошла зима, настало лето. Спасибо Путину за это. Ten Związek Radziecki numer 2 ledwo wstał z kolan, a już stoi i niczego się nie boi. Jakiś specjalista rosyjski mówi, no i co nam te sankcje zachodnie, co nam te sankcje? Najwyżej zabraknie iPhone'ów. No to wtedy, słuchajcie, weźmiemy jeden iPhone, jakiś tam skręcimy go, zobaczymy tam w środku i zrobimy jeszcze lepszy iPhone. A od razu myślę, że taka ponura zagadka, którą opowiadał znakomity krakowski dziennikarz Olgierd Jędrzejczyk. W starych czasach Związku Radzieckiego on mówił tak. Zagadka. Co to jest? Nie świeci i nie mieści się w dupie.
To jest radzieckie urządzenie do świecenia w dupie. Jeśli wy myślicie, że ta tendencja osłabła, o nie. Nadal się rozwija. Niedawno słyszałem, że takie wspaniała rosyjska firma Kalasznikow wymyśliła nowy samochód elektryczny, który jedzie 100 km jedzie, 200 km jedzie, 300 km jedzie, ale dalej nie może. Dlaczego? Bo kabel się kończy. Ja jestem przekonany, że wszystkie te żarty wymyślają sami Rosjanie. Bo niedawno słyszałem taki oryginalny rosyjski tekst, przemoczyłem na polski, on wygląda tak. Misza wysmarował swój zegarek marmeladą. Natasza postanowiła w ogóle nie wynosić śmieci. A Kola nasikał do skrzynki pocztowej. A co ty zrobiłeś przeciwko sankcjom zachodnim? Co ty zrobiłeś? Co? Słuchajcie, mam dość tego czarnego humoru. Może na koniec coś wesołego, na koniec wesołego. Cyganie lubią pieśni, pieśni takie proste. Cyganie lubią pieśni, pieśni takie radosne. Ajda na da na da, lubię cygana ja. Ajda na da na da, lubię cygana ja. Ajda na da na da, lubię cygana ja. Ajda na da, lubię cygana ja. Cyganie lubią forsę, ale nie chodzi o to. Cyganie lubią forsę, naprawdę cenią złoto. Ajda na da na da, lubię cygana ja. 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 Cyganie lubią panie i cenią ich urodę. Cyganie lubią panie, najbardziej takie młode. Ajda na da na da, lubię cygana ja. 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 Hop hop, lubię cygana ja. Hop hop, ajda na da na da. Hop hop, lubię cygana ja. Ajda na da na da. Hop hop, lubię cygana ja. Hop hop, ajda na da na da. Hop hop, cygana ja. Hej, hej. Michał Półtorak, umiarkowany pesymista. Kazimierz Adamczyk, umiarkowany optymista. Halo, Sławie. Niezrzeszony. Proszę usiąść.
zaraz będę piesował, ale muszę wyjść na 2 minuty. Może jakieś brawa? Nie ma Aloszy, ale Państwo mu to powtórzycie. Chciałbym, żebyście teraz Państwo obejrzeli, krótki film. Proszę, wszyscy popatrzmy na ekran. Michale, nie idź daleko, bo jesteś bardzo to potrzebny za chwilę. Nie będziesz przeszkadzał, zapewniam się. Nasza technika jest najlepsza na świecie. Poprosimy o mały film dla Aloszy. Пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. To była piosenka urodzinowa Krokodyla Genii, którym martwił się, żalił się, że dzień urodzin jest tylko raz w roku. Ale mamy tłumaczenie, właściwie takie swobodne tłumaczenie napisane przez naszego przyjaciela Artura Andrusa i teraz zaśpiewamy Aloszy piosenkę po polsku i również dla Państwa. Natalii i koledzy, zapraszam. Jakie piękne krokowy. Ciekawie, a dla kogo w gwiazdy i kory.
postanowiłem, słuchajcie, pisować na początku, opowiadać kawały, bo kawał to jest w ogóle wspaniała twórczość ludowa, to są perełki, te, które trzeba zachować, z pokolenia na pokolenie przekazują. No, na przykład taki polityczny kawał, słyszałem, że prezydent Trump i premier Macron wieczyście mieli wspólną książeczkę ukochaną czerwonej kaptury. Tylko Trump kochał czerwonego kapturka, a Macron kochał babcię. Albo takie z ostatnich kawałów, takie żona premiera podała na rozwód. Ja pytałem, a dlaczego pani to zrobiła, jaka motywacja? Ona mówi, no po prostu wściekłam się, bo stoję ciągle przy łóżku i opowiada, jak mnie będzie dobrze. Zabudź się na zwiedzinka w akurcie i droga pylica słychka i umyła parowna w uporu rozlewająca pies jak się i umyła parowna na polu, rozrywająca pies Janczyka. Skolka czusta w tej piesnie płynęła, skolka grusi w napiewie radno. Co w grudzi mojej chłodnej astyły rozgoryło się serce ogniu. Co w grudzi mojej chłodnej astyły rozgoryło się serce ogniu. I przypomnił ja gody drugie i drugie pola i lesa i noci dawno już suchie nabieżała jak iskra sleza. I na oczy dawano się suchie, nabieżała, jak iskra sreza. Padna zwłoczna zwit, kalagórczyk, i z dali rozdawała słychać. I umolkę moje jemszyk, a droga preda mną i daleka, daleka. I umolkę moje jemszyk, a droga preda mną i daleka, thank you.